Dzień dobry, proszę Państwa. Ambasador Ukrainy w Niemczech, pan ambasador Melnyk, dopuścił się skandalicznej wypowiedzi dla niemieckich mediów. Jako pierwszy tę informację przetłumaczył i opublikował w polskiej przestrzeni internetowej nasz poseł Krystian Kamiński. Natomiast sprawa stała się natychmiast głośna i trzeba jasno powiedzieć, że sprawa domaga się natychmiastowej, bardzo stanowczej reakcji Polski na to skandaliczne zachowanie ambasadora. Dlaczego? Dlatego, że ambasador po pierwsze dopuścił się rażących kłamstw historycznych. Począwszy od kłamstw mniejszego kalibru, ale też świadczących o jego intencjach, takich jak określenie, że przed wojną w Polsce było 25% Ukraińców, co jest kłamstwem. Statystyki pokazują około 14% i to wynika ze spisu powszechnego. Po drugie, pan ambasador dopuścił się kłamstw, które bezpośrednio godzą w pamięć o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez banderowców, przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 40. ubiegłego wieku. Po pierwsze, teza czy sugestia, jaką zawarł pan ambasador, była następująca, że to, co wydarzyło się, to ludobójstwo dokonane przez ukraińskich szowinistów na Polakach, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, to jest bezpośrednie pokłosie polityki, jaką prowadziła druga RP wobec mniejszości ukraińskiej. I w tym kontekście ambasador właściwie zrównał II Rzeczpospolitą z III Rzeszą Niemiecką i z sowiecką Rosją, czyli z państwami, które dokonywały ludobójstw w skali masowej. Ambasador Melnyk również wybielał postać Stepana Bandery, który, jak wiemy, razem z Szuchewiczem, dowódcą UPA, razem z całą ukraińską armią powstańczą, są po prostu odpowiedzialni za zbrodnie ludobójstwa. To są zbrodniarze, szanowni państwo. To są ludzie, których miejsce jest na śmietniku historii, a nie w panteonie bohaterów. Te wszystkie kłamstwa, te wszystkie skandaliczne słowa, ten atak, który jest atakiem również na państwo polskie, konkretnie na suwerenne państwo polskie, II Rzeczpospolitą, funkcjonujące w latach 1918-39, domagają się bardzo stanowczej reakcji ze strony Polski i jej władz. Żądamy, żeby uznać pana ambasadora za persona non grata w Polsce. Niech sobie jeździ, nie wiem, przez Słowację na Ukrainę, niech jeździ sobie jak chce z Niemiec, ale za taki bezpośredni atak na naszą pamięć narodową, na fakty historyczne, na państwo polskie jako takie, musi go spotkać zdecydowana reakcja, zdecydowany ostracyzm. Przypominamy również, że w tym Sejmie i w poprzedniej kadencji jesteśmy jedynym środowiskiem, które konsekwentnie i stale upomina się o to, żeby pamięć o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach w latach 40. ubiegłego wieku nie zaginęła i żeby znalazła swoje miejsce również w godnym panteonie tej martyrologii polskiej, jaką zafundował nam XX wiek. Musimy pamiętać zarówno o Katyniu, jak i o Wołyniu. Musimy pamiętać o Auschwitz, o zbrodniach niemieckich nazistów, rosyjskich komunistów, ale i o zbrodniach banderowców, którzy dopuścili się tego okrutnego, obrzydliwego ludobójstwa. Nie ma naszej zgody na to, żeby traktować tych zbrodniarzy jako bohaterów. Żądamy stanowczej reakcji władz i żądamy, żeby Ukraina wycofała się z tej błędnej, obłędnej polityki, ponieważ może ona też jej przenosić wyłącznie hańbę na arenie międzynarodowej. Bardzo proszę, kolega Tomasz Grabarczyk. Szanowni Państwo, niestety dochodzą do nas głosy, o czym już mówiliśmy na początku tego tygodnia, głosy z mediów na temat tego, że rząd polski i rząd PiS jest gotowy zaakceptować kult zbrodniarza Stepana Bandery na Ukrainie po to, by nie zadrażniać stosunków z naszym sąsiadem. My mówimy dobre, podmiotowe, partnerskie stosunki z Ukrainą na partnerskich zasadach, na traktowaniu się poważnie, na traktowaniu się z szacunkiem. A w jaki sposób możemy mówić o szacunku, jeśli
jeśli ambasador Ukrainy w Niemczech tak perfidnie kłamie na temat tej strasznej karty polskiej historii, tak perfidnie kłamie na temat naszych przodków, którzy zostali pomordowani na Wołyniu przez banderowców i władze ukraińskie nie podejmują żadnej stanowczej reakcji. I niestety polski rząd na ten moment nie podjął żadnej stanowczej reakcji. Nie mieliśmy żadnego bardzo jasnego stanowiska ze strony ministra spraw zagranicznych. Tego się domagamy. To, co powiedział poseł Robert Winnicki, uznania ambasadora Ukrainy w Niemczech za persona non grata w Polsce. Nie możemy pozwolić na takie traktowanie Polski, nas jako państwa. Nie możemy się na to godzić. Chcemy utrzymywać dobre relacje partnerskie, podmiotowe relacje z Ukrainą. Myślę, że w ostatnich miesiącach Polacy naprawdę dali olbrzymi, największy w historii dowód tego, że nasi sąsiedzi mogą na Polskę liczyć, no ale my musimy oczekiwać także tego samego. Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz, że w kontekście tej wypowiedzi tym bardziej warto podkreślić, będziemy o tym informowali jeszcze w przyszłym tygodniu na konferencji prasowej, że już za tydzień, 10-11 lipca w całej Polsce odbędzie się akcja Kwiaty Wołynia poprzez symboliczne przypinanie sobie kwiatów lnu, symboli no, tego ludobójstwa, ofiar tego ludobójstwa, które dokonało się w latach 40. na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Chcemy przypomnieć i chcemy jasno zadeklarować, że nie pozwolimy, żeby pamięć o rodakach pomordowanych na Kresach zaginęła. W przyszłym tygodniu, 10-11 lipca, w całej Polsce ogólnopolska akcja Kwiaty Wołynia. Będziemy te kwiaty rozdawać, można będzie je sobie umieścić na ubraniach, tak żeby w widoczny sposób zamanifestować pamięć o naszych rodakach pomordowanych na Kresach Wschodnich. Dziękujemy bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Dzień dobry. Chciałbym zapytać o słowo wiceszefowej Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że prezydencka ustawa nie spełnia wymogów Krajowego Planu Odbudowy. Wcześniej Komisja dawała zielone światło dla polskiego KPO. Jak rozumieć taką rozbieżność? Ta rozbieżność wynika z faktu, że Unia Europejska rości sobie coraz to kolejne żądania do tego, żeby decydować o tym, co się dzieje w Polsce. Nakłada na Polskę skandaliczne wymagania grzebiące naszą energetykę, ingerujące w nasze sądownictwo, sprawiające, że wydobycie węgla staje się w Polsce nieopłacalne, a zarazem nie chce wypłacać pieniędzy. To skandaliczne stanowisko Komisji Europejskiej myśmy przewidywali już dawno jako Konfederacja i mówiliśmy o tym bardzo jasno, że rząd sprzedał naszą suwerenność, sprzedaje naszą suwerenność za drobne. Rząd PiS-u sprzedaje polską suwerenność za drobne. Trzeba odrzucić całą tę politykę kamieni milowych, które są kamieniami młyńskimi. Trzeba jasno zadeklarować, że nie chcemy eurodługu i nie chcemy nowych unijnych podatków. I trzeba jasno zadeklarować, że w kwestiach energetycznych idziemy swoją drogą. Przestańmy się łudzić, że do Polski popłyną jakiekolwiek pieniądze z tak zwanego KPO. Nie popłyną. A jeśli popłyną, to na warunkach, które przeczołgają całą naszą gospodarkę i jeszcze przyczynią się więcej do drożyzny. Jeśli ma pytanie, dziękujemy. Dziękuję bardzo.